Angelika Bednarska, witam Państwa. Tegoroczne lato jak na razie nie rozpieszcza i według prognoz najbliższe dni nie przyniosą znacznego ocieplenia. Aktualnie pogodę w Polsce kształtuje układ wysokiego ciśnienia z nad Atlantyku. Z zachodu płynie do nas rześkie i wilgotne powietrze. Zapraszam na szczegóły. Wieczorem, jak również w nocy, synoptycy prognozują intensywne opady deszczu w centrum, w części wschodniej oraz w pasie południowym. Miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy oraz zachodzie znacznie pogodniej. Tam zachmurzenie będzie niewielkie, z dużą ilością rozpogodzeń. Nad ranem termometry wskażą od 9 do maksymalnie 13 stopni na wybrzeżu. Natomiast jutro we wszystkich regionach zachmurzenie na ogół będzie duże. Najwięcej rozpogodzeń pojawi się w centrum oraz w części zachodniej. Parasole przydadzą się mieszkańcom północnych, wschodnich oraz południowych regionów. Najchłodniej na Mazurach, Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu, tutaj zaledwie 17 stopni. Nieco cieplej na zachodzie, tam od 20 do 21 stopni. Wiatr będzie umiarkowany z zachodnich kierunków. A wieczór nad naszym regionem zapowiada się dość pochmurny. Synoptycy prognozują jeszcze zanikające opady deszczu. Noc przyniesie bardzo dużo rozpogodzeń, głównie na zachodzie Kujaw. Poranek rześki, we wszystkich miastach około 9 stopni. A jutro na Kujawach trochę chmur, trochę słońca i maksymalnie 20 stopni. W drugiej części dnia synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany z zachodu. Na barometrach w południe 1011 hektopaskali. Teraz ciśnienie powoli zacznie spadać. Spójrzmy, co nas czeka w tych kolejnych dniach. W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem od 9 do 10 stopni, w ciągu dnia od 18 do 20. We wtorek aura będzie podobna, deszcz głównie na zachodzie Kujaw. Nad ranem od 9 do 10 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 23. W środę nad regionem sporo chmur i również przelotny deszcz. Nad ranem 12 stopni, w ciągu dnia cieplej, od 23 do 25. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.